Piśmie Świętym jest napisane: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jezusa nam dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ojcze Niebieski, chcemy uwielbiać Twoje święte imię. Jesteśmy tu dla Ciebie. Dziękujemy Ci, że Ty nas zgromadziłeś. Posyłaj nam Ducha Świętego, aby to wszystko było ku Twojej chwale. Przemieniaj też nasze serca, tak żeby były pełne mocy, pokoju, miłości, aby w nich królował Jezus. Amen. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nasze filozofie przeminą też, lecz jedno nie przeminie, czy ty o tym wiesz?
dno jest jak rzeka. Miłość Boga do człowieka. Spróbujecie z nami? Ale jest jak rzeka. Miłość Boga. Miłość Boga do człowieka. Jeszcze raz na chwałę Pana. Powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. I to jest prawda. Kto myśli inaczej, ten się myli. Antyimaginacja. Uwierz mi, spróbuj już dziś. Wyobraź sobie to, że jednak czuwa ktoś. I choć tak z niego kpisz, sam nie zrobisz nic. Ja wiem i wiesz to. Bez Jezusa. On jest nam potrzebny. Więc zaśpiewajmy Mu wszyscy, unosząc ręce do góry, że ja wiem i wiesz to Ty. Sam nie zrobisz nic. Śpiewamy. Ja wiem i wiesz to Ty.
sam nie zrobisz nic. Ja wiem i wiesz to ty, sam nie zrobisz nic. Ja wiem i wiesz to ty, sam nie zrobisz nic. Ja wiem i wiesz to ty, sam nie zrobisz nic. Ja wiem i wiesz to ty, sam nie zrobisz nic. Zapłać wam. Jezus mówił, żeby nie osądzać, żeby zająć się belką w swoim oku,
a nie drzazgą wokół bliźniego. Pamiętacie, jak przyprowadzili do Jezusa nierządnicę? Chcieli ją ukamienować. Popatrzcie na swoje ręce, czy nie macie w nich kamieni, osądu, potępienia. Bo jeżeli macie, to wyrzućcie, bo takiej dłoni nie można podać na pojednanie, nie można podać bliźniemu. Kto sądzi, ten błądzi. Kto sądzi, ten błądzi. To Bóg jedyny wie, co naprawdę dzieje się. Owieczki chodziły Dobry pasterz pilnuje Aby nie zbłądziły Hej, pasterzu
Cię słuchają. Kogoś mają słuchać? Skoro Ciebie mają. Owieczki hasały. Dobry pasterz pilnuje, aby się nie bały. Co u Ciebie mają? Dobrego. Wróżyło grzech. Ewa i Adam dali się zwieść. Ewa się dała zwieść, Adam zaraz za nią. Ale Pan Bóg jest dobry, Pan Bóg nas kocha i Pan Bóg wie, że jesteśmy grzeszni i nasze grzechy przebacza. Zostawmy to drzewo. Rajskich drzew mogłeś tu mieć.
dobry ojciec Bóg dał nam jedną z dróg, prawdę pośród kłamstw. Jedno krótkie nie i stało się. A dalej niebo, zostawcie to drzewo. Wow, 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 to wcale nie wróży niczego dobrego. Wow, wow, wow. Nie tak miało być, w raju miałeś żyć, mogłeś wszystko mieć. Teraz płaczesz, bo gdzieś zgubiłeś to, co twym szczęściem jest. Dobry ojciec Bóg dał nam jedną z dróg, prawdę pośród kłamstw. Jedno krótkie tak i wszystko masz. A dalej niebo, zostawcie to drzewo. Wow, 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 to wcale nie wróży niczego dobrego. Wow, wow. Biegniemy, chcemy jawę zmienić w sen, niemal pewni, że się nic nie może stać, aż tu nagle wali się świat. Na skalę zbuduję dom, o, ty panie ocalisz go. Mam, nic nie zrobię, kiedy będę robił sam, tylko z tobą zapominam, co to strach, nawet kiedy wali się świat. Na skalę zbuduję dom, ty panie ocalisz go. Powiedział do Piotra: ty, Piotrze, jesteś skałą, na którym zbuduję kościół. Następcą Piotra jest nasz papież. Tak chętnie machamy rągiewkami,
śpiewamy pieśni, witamy Go, ale już gorzej z wypełnianiem tego, o czym mówi Ojciec Święty, o co tak gorąco nas prosi, z wypełnianiem 10 przekazań, które nam dał Bóg, nie po to, żeby nas zdołować, ograniczyć, ale z miłości, dlatego, że nas kocha. Był taki czas w moim życiu, że chodziłam ciemną doliną, nie żyłam według Bożych przykazań i wierzcie mi, nic dobrego to nie przyniosło, bo kiedy człowiek sam jest dla siebie mistrzem świata i wydaje mu się, że może sobie układać życie, to się bardzo myli. Jest też Pan Bóg, który to widzi, widzi tą zbłąkaną owcę, która pragnie jakiegoś porządku w życiu, która czegoś szuka, sama nie wie czego. I wtedy pojawia się Jego wyciągnięta dłoń, Jego otwarte serce, pełne miłości, których oblewa wszystkich nas jednakowo, tak samo, bo jesteśmy dla Niego tak samo ważni, tak samo kochani. Nieważne, ile nagrzeszyliśmy, nieważne, jaka jest nasza przyszłość, nasza przeszłość. Ważna jest nasza przyszłość, bo ona nie ma nic wspólnego z przeszłością. Dostaliśmy od Jezusa szansę na nowe życie. Wybraliśmy światło i życie, czyli Jezusa. Już nie chodzimy ciemną doliną. Jezus jest z nami. Jezus jest naszym Panem i Mistrzem. Alleluja. Na początku przypomniałem słowa z Biblii. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kochani, kochani przez Boga, te słowa są godne, są warte tego, by usłyszał je cały świat. Dlatego każdego z was proszę, żeby właśnie te słowa za mną powtórzył. Będę mówił tylko po kilka słów. Proszę powtarzać. Tak bowiem Bóg umiłował świat. Że Syna swego jednorodzonego dał. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Ale miał życie wieczne. Alleluja. Kochani, to jest Ewangelia w pigułce. Ogromny skrót. Myślę, że ten wieczór nadaje się do tego. Jest wspaniałą okazją, żeby to przesłanie Ewangelii trochę szerzej ukazać. Będę mówił poszczególne zdania, które wypływają z tego fragmentu. Kto tak myśli, kto już żyje tym, proszę, żeby za mną powtórzył. Być może ktoś inny, kto tu stoi, się może jakoś pogubił w życiu, potrzebuje tych słów. Nie tylko powiedzianych przeze mnie, ale powiedzianych przez Ciebie. Pierwsza prawda to o Bożej miłości. Powiem to zdanie. Postarajcie się zapamiętać i po mnie powtórzyć. Bóg kocha Ciebie. Ma dla Twojego życia wspaniały plan. Bóg kocha Ciebie. Ma dla Twojego życia plan. Choć tu jest ciemno, to z uśmiechem popatrz na drugą osobę. Może ją akurat widzisz i powiedz jeszcze raz ze mną te same słowa. Bóg kocha Ciebie i ma dla Twojego życia wspaniały plan. Tak, mamy prawo się uśmiechnąć i radować, bo to jest najwspanialsza prawda. Ale to nie wszystko. Niestety do całej sytuacji dołączył nasz grzech, Twój i mój. Jesteśmy grzesznikami. Biblia mówi, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli. I też w Biblii jest napisane, albowiem zapłatą za grzech
jest śmierć. Nie zasługujemy na nic dobrego. Sami się pogrążyliśmy w ciemności. Ta prawda może być ukazana takim zdaniem. Też je zapamiętajcie. I powtórzcie za chwilę ci, którzy w to wierzą. Człowiek jest grzeszny i przez grzech oddzielony od Boga. Człowiek Boga. Powiedzmy to jeszcze raz, może tym razem nie patrząc na nikogo, a pomyślmy o sobie. Człowiek jest grzeszny, grzech oddzielony od Boga. Czy jest zatem wyjście? Czy jest nadzieja? Jest nadzieja. W Jezusie i tylko w Jezusie. To On umarł za nasze grzechy. Jego krew obmywa z każdego grzechu, nawet największego. Czasem drżę, jak widzę, jak moje grzechy są wielkie, ale tym bardziej wielbię Boga, jak wiem, że On jest ponad tym. On jest to gotów wszystko wybaczyć. Wybacza poprzez Jezusa. To On to wszystko wziął na siebie. Dlatego możemy powiedzieć, tylko Jezus jest Zbawicielem. To tak uważa, niech to powie. Tylko Jezus jest Zbawicielem. Tylko Jezus jest Zbawicielem. Tylko Jezus jest Zbawicielem. Kochani, ale to nie wszystko. To tak usłyszeć, to nawet miło. Jezus jest Zbawicielem. Ale jaka jest Twoja odpowiedź? Jakie jest Twoje życie? Czy przyszedłeś do Jezusa pod Jego krzyż, Jego stóp? On czeka na Ciebie, aby Twoje życie mogło mieć sens. Jezus powiedział to tak, obrazowo. Przyszedłem, aby owce miały życie i miały je w obfitości. To jest dar Jezusa. Wtedy, gdy przyjmiesz Go jako swego Króla, jako swego Pana, jako swego Mistrza. Piotr miał odwagę powiedzieć: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Tak, Jezu, Ty masz słowa życia wiecznego dla każdego. Niezależnie od wieku, od sytuacji, od stanu konta, Ty jesteś Panem. To Ty jesteś tą skałą, na której możemy budować. Jezu, wiem, że jesteś delikatny. Nigdy mnie nie przymuszałeś. Ty nikogo nie przymuszasz. Ty dajesz nam wolność, ale prosisz nas, żebyśmy otworzyli serca Tobie. W Biblii są takie słowa. Słowa Jezusa do każdego z nas, do Ciebie, do mnie. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Czy słyszysz ten głos? Czy słyszysz to delikatne pukanie Jezusa? Ostatnie, najważniejsze przesłanie Biblii to jest zdanie, które chcę wypowiedzieć. Proszę je też zapamiętać i ci, którzy uważają tak, proszę, żeby powtórzyli. Zastanówmy się nad tym zdaniem. Po chwili będziemy mogli w odpowiedzi pomodlić się. A to zdanie jest takie: przyjmij Jezusa jako swego Pana. Powiedzmy to wszystkim. Przyjmij Jezusa jako swego Pana. Przyjmij Jezusa jako swego Pana. Przyjmij Jezusa jako swego Pana. Być może wielu z nas już to dawno uczyniło. Bogu niech będą dzięki. Powierzyło swoje życie Jezusowi. Zaprosiło Go do swego serca przez modlitwę wypowiedzianą z wiarą. Jezus przyszedł i zamieszkał. Ale być może ktoś jeszcze tego nigdy w życiu nie uczynił. Do tego dziś jest zaproszony.
przez kochającego Boga, aby powierzył, aby zawierzył swoje życie Jezusowi, aby zbudował je na skalę. Te osoby, które nigdy się tak nie modliły i te, które chcą tę modlitwę tak potwierdzić, to może być rok temu, 5 lat temu, 20. Proszę za mną, że powtarzały słowa modlitwy, a potem niech będzie chwila ciszy, żeby jednak tak zupełnie osobiście powiedzieć: Jezu, tak, kocham Cię, chcę i z Tobą przeżyć, inaczej sobie nie poradzę. Kto zatem chciałby otworzyć na oścież Jezusowi swoje życie, każdą myśl, czyn, pragnienie, wszystko, co mamy, proszę, żeby powtarzał modlitwę za mną. Panie Jezu, jestem tutaj dla Ciebie, bo wiem, że Ty mnie kochasz i Ty mnie znasz i Ty się troszczysz o mnie i Ty mi powiedziałeś, że Ojciec Niebieski mnie bardzo kocha. Dziękuję Ci, Jezu, że dzięki Tobie mogę być dzieckiem Boga. Dziękuję Ci, Jezu, za Twój krzyż. To Ty umarłeś za mnie. Za mnie grzesznego. Za każdy mój grzech. Jezu, przepraszam Cię. Przebacz mi wszystko. Wiem, że Ty tego chcesz. Dziękuję, że Ty mi wszystko przebaczyłeś. Jezu, chcę należeć do Ciebie. Bądź moim Panem. Prowadź mnie. Kieruj mną przez całe życie. Amen. Mówi, a oto wszystko czynię nowe. Amen. Kochani, złapmy się za ręce. Podnieśmy ręce do góry i powiedzmy Jezusowi, że teraz i tutaj, w tym miejscu i w tym momencie, nie zwlekamy ani chwili, chcemy oddać Jemu swoje życie, żeby On nas prowadził, bo my nie jesteśmy mistrzami świata. To On jest naszym mistrzem, Bogiem, Panem, przyjacielem. On jest najmądrzejszy. A przede wszystkim nas kocha. Bardzo nas kocha. Tobie ufam, Tobie wierzę, Tobie życie swe powierzę. 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 Tobie ufam, Tobie wierzę.
puk, puk, oto ja, zagubiona owca twa, która znalazła drogę do Ciebie i Ty otwarłeś te drzwi, w które pukałam i przytuliłeś, Jezu. Jezu kochany, puk, puk, puk. Oto ja, zagubiona owca twa. Czy to Ty? Jezu, proszę, otwórz mi. Otworzysz mi, Ty uczyłeś jak mam żyć. Ja mądrzejsza chciałam być. Ciemno jest, boję się. Nie chcę tego, nie, nie, nie. Teraz wiem, zrobiłam źle. Panie, błagam, ratuj mnie. Puk, 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 oto ja, zagubiona owca twa. Puk, 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 czy to Ty? Jezu, proszę, otwórz mi. Puk, 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 oto ja, zagubiona owca twa. Puk, 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 czy to Ty? Proszę, otwórz mnie. Całe życie uczysz nas. Ta nauka czasem idzie w las. Chciałam dobrze, wyszło źle. Jak tu nie załamać się? Stoję, Panie, u Twych drzwi. Czekam, aż otworzysz mi. Teraz wiem, to był błąd. Panie, błagam, weź mnie stąd. Jezu, proszę, otwórz mi. Puk, 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 oto ja, zagubiona owca twa. Puk, 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 czy to Ty? Jezu, proszę, otwórz mi. No otwórz mi. Wierzymy w świętych obcowanie. Święci to nie święte figury w kościele, do których się modlimy, na które patrzymy. Święci orędują za nami u samego Boga. Ileż to razy mąż prosi świętego Krzysztofa. Święty Krzysztofie, ratuj, bo moja żona nowym samochodem wyjeżdża dzisiaj do pracy. Albo święty Antoni, ratuj, bo zgubiła mi się parasolka, nie mogę wyjść, bo jest deszcz. Oczywiście to są takie banały, natomiast święci są i naprawdę możemy świętych prosić o bardzo poważne sprawy, o beznadziejne sprawy, w których oni orędują u samego Boga, choćby taki święty jak Juda Tadeusz. Coś się święci! To dla mnie i dla Ciebie święci orędują w niebie. To dla mnie i dla Ciebie święci orędują w niebie. Święta Panna nad Pannami szuba dniami i nocami. Już wie jedno rozgrzeszenie, dzięki Marii Magdalenie. Święty Krzysztof cały blady, dziś otwarcie autostrady. A Tadeusz zresztą Juda zawsze mówi, że się uda. Ciebie święci orędują w niebie. To dla mnie i dla Ciebie święci orędują w niebie. Święty Błażej
dłużej ma sposoby, by gardłowe smut z choroby. A gdy zgubisz coś cennego, zaraz wal do Antoniego. Jak bez grosza być bogaty? Święty Józef zna się na tym. Hej Cecylio, wielkie dzięki za te wszystkie Boże dźwięki. To dla mnie i dla ciebie. Są przyszłością świata, bosko Jan się z nimi zbratał. Ojciec Pio o pokorze wiele nam powiedzieć może. Wszyscy święci bez wyjątku, od soboty aż do piątku, wypatrują mnie i ciebie, by się z nami spotkać w niebie. To dla mnie i dla ciebie. Święci orędują w niebie. Święci orędują w niebie. To dla mnie i dla ciebie. Święci orędują w niebie. To dla mnie i dla ciebie. Święci orędują w niebie. Święci orędują w niebie. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co w piekarach się będzie działo. Ja może założę okulary, to zobaczę może lepiej. Przygotujcie rączki do góry. Nikt z nas nie był w niebie, ale wszyscy chcemy tam dojść. Dzięki Jezusowi może nam się to udać. Oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. Ani oko, ani ucho, co się w niebie będzie działo. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. Świeci wicher wieje, drzewo rośnie, kogut wieje. Piękna ziemia przyznać trzeba, ale gdzie tam jej do nieba? Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. Wozy, gra muzyka, z kapelusza królik znika. Hokus pokus, cuda wianki, koniec naszej wyliczanki. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. Będzie działo. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. Cześć, ja mam na imię Marcin i Magda z Adamem prosili, żebym powiedział coś o niebie. W ogóle nie wiem, czemu mnie wybrali, bo nie jestem specjalistą od nieba, ale jedną rzecz Pan Bóg mi w życiu pokazał, że strasznie dużo rzeczy w życiu robiłem, i dobrych, i złych, chyba więcej złych. I byłem pobity,
i biłem innych, biłem najbliższych. Inni mnie oceniali i ja oceniałem innych. I były takie sytuacje, kiedy wszyscy klepali mnie po plecach, mówili, że Marcin, jesteś świetny. I były takie sytuacje, że leżałem zwinięty w kłębek w domu i modliłem się o śmierć. No tysiące sytuacji. Ale doświadczyłem jednej rzeczy, że zauważyłem, że ani razu w tym wszystkim Pan Jezus się na mnie nie gniewał. I runęła jakby zupełnie taka fałszywa wiara, którą we mnie wpojono, chyba od dzieciństwa, albo ja sam jakoś tak jak gąbka wsiąkałem właśnie w takie myślenie, że muszę zrobić strasznie dużo rzeczy, żeby pójść do nieba. Po prostu muszę się dużo modlić i robić dużo dobrych uczynków, żeby pójść do nieba. A dzisiaj wiem, że to jest kłamstwo i mogę to wam powiedzieć, że nie trzeba robić dużo dobrych uczynków, żeby pójść do nieba. A nawet jeśli ktoś robi dobre uczynki tylko po to, żeby pójść do nieba, to może to bardzo boleć Pana Boga. Jutro są walentynki i tak sobie pomyślałem, że gdyby na przykład przyszedł do swojej żony Doroty i powiedział, że będę specjalnie dla niej, nie wiem, jakieś dobre uczynki robił, to bardzo by ją to zabolało. Bardzo. Jakby to nie było z miłości, tylko by było strasznie fałszywe i takie nadmuchane, to bardzo by to Dorotę zabolało. W tych wszystkich sytuacjach ani razu Pan Jezus się na mnie nie gniewał i nawet powiem więcej, mamy taką wspólnotę, gdzie się modlimy, Magda z Adamem też i to jest bardzo wiele osób z tej wspólnoty, z diakonii modlitwy. I ostatnio w niedzielę modliliśmy się i Pan Bóg dał nam taki obraz, że po prostu aż ciarki przeszły nam po plecach, bo zobaczyliśmy, jest taka sytuacja, że umarłem. Nie wiem czemu umarłem, czy mnie tramwaj przejechał, czy kibice zabili, czy się poślizgnąłem na skórce od banana, ale umarłem i stanąłem w niebie przed Panem Jezusem. I oczekiwałem, że będzie sąd, że On mi powie, Marcin, kurczę, tyle rzeczy zrobiłeś, patrz, przypisywałeś sobie chwały, a to ja działałem. Albo nie modliłeś się. A Pan Jezus stanął przede mną i patrzył mi w oczy. I ja w ogóle taki, strasznie się głupio czułem, taki zażenowany. I nagle otworzyło się serce Pana Jezusa i wypłynęła z tego serca krew i woda. Czyli dokładnie taki obraz, jaki widziała Faustyna. Ani słowa nie powiedział mi Pan Jezus, że coś złego zrobiłem. Nie miał żadnych pretensji do mnie. I to jest właśnie to, o czym śpiewała Magda i Adam, że nie widziało tego ani oko, ani ucho nie słyszało. I że nasze niebo będzie polegało na tym, że Pan Jezus powiedział, że się przepasze i będzie nam usługiwał. On chce być naszym służącym. Taki jest pomysł naszego Pana Boga na niebo. Bo u Niego jest wszystko do góry nogami. Bo potem nagle może się okazać, że dobrzy katolicy, bardzo pobożni, nie pójdą od razu do nieba. A ludzie, którzy gdzieś stoją na końcu tej sali, może się wstydzą i żałują, że tu są, jak Pan Jezus ich zobaczy, to po prostu nie będzie mógł wytrzymać i podbiegnie do nich, tak jak ojciec do syna marnotrawnego i rzuci im się w ramiona i ucałuje i powie, facet, ja cię całe życie kochałem, cokolwiek robiłeś. Bo ja taki jestem po prostu, że nie potrafię inaczej, tylko muszę, po prostu tylko kocham. Tak widzę, że Pan Jezus nie potrafi inaczej, On potrafi tylko kochać. Czy miałem złożone ręce, czy miałem zaciśnięte, czy w moich ustach był śpiew języków, czy przekleństwa najgorsze, czy szyderstwo, to On zawsze mnie kochał. To wcale nie było zależne od tego, czy się modliłem, czy nie. A to, że On powiedział, że niebo będzie polegało na tym, że On będzie chciał mi służyć, że ja pójdę do nieba i nie dość, że On mnie ugości, iż najpiękniejsza kobieta świata, Maryja, będzie mnie oprowadzać, to On powiedział, że On chce mi służyć, to już jest po prostu... Wiecie, to jest głupota. Bo jest powiedziane, że Słowo Boże to jest głupota w oczach świata. Powiedzcie to na ulicy kolegom, to was wyśmieją. Że Pan Bóg jest taki delikatny, że On w ogóle nie wie, czemu ludzie Go zabili. Nie rozumie tego. Przyjął to z pokorą, nie skarżył się. Kłamali na sądzie, nic nie mówił. Ale nie dlatego, że pokazywał swoją pychę, tylko On po prostu tego nie rozumiał. Niedługo jest Wielki Post i będziemy śpiewali Ludu, mój Ludu, cóż On ci uczynił. I to jest właśnie słowa Pana Jezusa, że On tego nie rozumie.
On stoi i mówi: Ludu, cóżem ci uczynił? Ja ci nic złego nie zrobiłem. Zupełnie nic złego. Przyszedłem, zabiłeś mnie. Ludu, mój Ludu, cóżem ci uczynił? I nawet jeśli mnie zabiłeś, to i tak się przepaszę i będę ci usługiwał. Dla tych, którzy przyjęli Jezusa do swego serca, do swego życia i trwają w tym, niebo jest pewne. To jest wielka radość, że możemy być na drodze zbawienia. Jest powiedział, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Idźmy z Jezusem przez życie, ale też pragnijmy tego dla drugich. Świadczmy o tym, mówmy wszystkim, że Jezus jest Panem. Powiedzmy to nawet na głos 3 razy. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Teraz, siostry i bracia, zapraszam was do wspólnej modlitwy. Ja się będę modlił na głos, ale wy też włączcie się w tę modlitwę. Pomódlcie się też na głos. Może tak się nie modliliście zbyt często albo jeszcze nigdy, ale dzisiaj tutaj, na tym koncercie, uwielbijcie Boga. Ale też poproście Go, żeby o tej Jego miłości dowiedział się każdy. Żeby każdy właśnie poprzez Jezusa przyjął tę miłość Boga. Pomódlmy się takie wielkie przebudzenie wiary na naszym terenie i wszędzie. Na wszystkich kontynentach. Módlmy się, tak jak powiedziałem, razem, dzisiaj na głos. Ojcze Niebieski, błogosławię Cię tutaj, wśród wszystkich tu zgromadzonych. Sławiamy Twoje święte imię. To Ty jesteś Królem. Twój Król, Twój tron jest wysoko w niebie, a jednak przychodzisz, by nam służyć, by obmywać nasze rany, by wyciągać nas z naszych grzechów i mówić: kocham Ciebie. Jesteś cenny w moich oczach, wrzuciłem Cię na moich dłoniach. Ojcze, błogosławimy Cię i prosimy Cię, zlej zdroje swoich łask na cały świat, na wszystkie kontynenty, ale też na nasz region. I zacznij od nas, od naszych serc. Przemieniaj je. Daj, żeby nasze serca były takie, jak serce Jezusa. Ojcze, błogosławimy Cię. Oto teraz czas łaski. Oto teraz dzień zbawienia. Amen. Zaufajmy Panu Bogu, oddajmy Mu całe swoje życie, bo tylko z Nim dojdziemy do nieba. Chciałam podziękować za to spotkanie, za te dary, które dzisiaj tutaj zostały na nas wylane. Przede wszystkim Bogu Najwyższemu, że dał nam ten czas tutaj i to miejsce i Was, że mogliśmy się spotkać, mogliśmy wspólnie śpiewać i uwielbiać Jego imię. Ile możecie, ile macie w sobie siły i mocy, uczcicie Jezusa oklaskami, okrzykami, jak chcecie. Na cześć Jezusa! Dziękuję też Wam za to, że przyszliście, że jesteście, że umiecie się modlić z nami, że chcecie tu być. Niech Was Duch Święty zawsze prowadzi. Niech Jezus będzie Waszym Panem. Dziękujemy tym wszystkim, którzy dzisiaj wzięli udział w koncercie. Zapraszamy księdza Adama Pradele. Zapraszamy Marcina Jakimowicza. Adam Szewczyk na gitarze dzisiaj grał dla Was. Tomek Janeczko, akordeon. Tomek Kałwak, piano. Tomek Kańtoch, Kaszmir, na basie. Grzesiek Kańtoch, perkusja. Śpiewali Marysia Jędrysik.
siostra Anna Bauchan, Adaś Pluciński. Dzieci też śpiewały, pokażcie się dzieci. Dominika, Klaudyna, Patrycja, Basia, Beata, Zezi, Tomek, Mati. Dźwięk dzisiaj realizowali Marian Maciu i Bernard Pytlik, dziękujemy. Dźwięk rejestrowali Zbyszek Olko i Grzegorz Kubek Kuba. Ich nie widać, ale oni są. Za światła dziękujemy Damianowi Heczko i jego wspaniałemu koledze. Jeżeli jest tutaj gdzieś główny szef zawieszania, Adam Grabolu, zapraszamy go bardzo gorąco do nas. Adaś, chodź i pokaż się. Dziękujemy też Ewie Grabolus, dziękujemy Madzi Plucińskiej, wszystkim, którzy pomagali w tym koncercie, panom za kamerami, bardzo, bardzo. Nie znam nazwisk, ale to nic. Dziękujemy Magdzie Anioł! Czy ja tym o kimś zapomniałam? Jeszcze specjalne podziękowania i pozdrowienia dla Gosi Kotarby, która jest z nami. Gosia Kotarba. Cześć! Zaufajcie Panu już dziś! Przyjmijmy błogosławieństwo! Kochani, to jest wszystko dzieło Boga. Chciałbym was pobłogosławić, żeby te serca, ta cała muzyka była w waszych sercach i dalej chwaliła, uwielbiała Pana. Pan z wami. Was błogosławi, prowadzi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Jemu zaufaj. Amen. Alleluja. W strachu żyje świat. Zaufaj Panu już dziś. Jak uwierzyć, powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic. Zaufaj Panu już dziś. Jak mam kochać, powiedz jak, kiedy rani mnie mój brat. Zaufaj Panu już dziś. Jak być dobrym, powiedz mi, kiedy świat jest taki zły. Zaufaj Panu już dziś. 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 Silnej woli brak. Zaufaj Panu już dziś. Jak pokonać własny grzech, kiedy pokus tyle jest. Zaufaj Panu już dziś. Jak się cieszyć, powiedz mi, kiedy płyną gorzkie łzy. Zaufaj Panu już dziś, yeah.
Bogiem. Na tej sali ktoś, kto ma Bogu za co dziękować w życiu? To niech podniesie ręce wysoko do góry! Wysoko do nieba! Shake it!